Co się pani badała? Na wszystko, na serduszko, cholesterol. No wszystko się, u chirurga była. No i w tym wieku jak wyszło wyniki? No średnio. No niestety trzeba się leczyć. Trzeba się leczyć. Co pani sądzi o takich niedzielach? Bardzo dobre, bardzo dobrze. Lekarze nie dają skierowań. A tutaj bez skierowania się przyszło, badanko się zrobiło. Super, tak więcej powinno być. Niegroźne. Piła Ceofil. Super. Jeszcze prezenty za darmo dają. Piękne. Było dokładnie 34 do tej pory. 34. No i tych 34, tak średnio, jakie są zdrowie? Powiem panu tak, że dwóch pacjentów skierowałem do oddziału. Jednego w trybie pilnym, bo bardzo duże zaburzenia rytmu serca miał pacjent TKG. To był pierwszy pacjent. Drugi pacjent z podejrzeniem tętniaka takiego pozawałowego TKG. To też do poradni kardiologicznej został umówiony na poniedziałek, tam telefonicznie to będziemy ustalać. Momencik. I z nadciśnieniem, takim no, nieciekawym, czyli około 200 to było 3, było około 8 pacjentów, czyli powyżej 200. No i z cukrami 3, takich, które cukry są, że jest podejrzenie cukrzycy. To znaczy wszystkie wizyty uzasadnione, tak? To znaczy były może 2-3 osoby, które przyszły może trochę, no, żeby się uspokoić na wyrost. Ale większość pacjentów, no, przyszła taka, która potrzebowała konsultacji, nie? A więc mamy chore społeczeństwo w Jesieniu. To znaczy, no, tak jak to jest typowe miasto, typowe społeczeństwo polskie, gdzie się je bocze, gdzie się je kiełbaskę, gdzie się spożywa duże ilości ziemniaczków. Także no, typowe. Uważam, że takie no, akcje no, w takich małych miastach są potrzebne, bo brakuje tu specjalistów. Jakie wnioski pan wyciągnął? Jakie wnioski? No, to bym radził. Myślę, że dostęp do specjalistów jest bardzo utrudniony. Tak jak mówię, odnośnie tych dwóch pacjentów kardiologicznych, oni mają ustawione wizyty za rogu kardiologa. Dla mnie to jest sytuacja no, niepoważna, gdzie człowiek po zawale z arytmią serca ma za rok jechać do kardiologa. Ja go pilnie skierowałem na oddział i on jutro będzie na oddziale. To samo dotyczy się pacjentów na przykład z płucami. Jest taka pani, no, do nazwiska nie będę mówił, bo to jest tajemnica lekarska, ma bardzo chore płuca i też ma wizytę za 4 miesiące u lekarza chorób płuc. No też mówię, to niepoważne są sytuacje. Także to jest problem, dostęp do specjalistów i to, co my robimy w tej chwili, tutaj pani burmistrz zaprosiła kilku lekarzy specjalistów, to uważam, że dla tych ludzi, dla społeczeństwa, jak pan wspomniał, to jest bardzo korzystna sprawa. Proszę bardzo. Oczywiście to trzeba łączyć z dietą, nie? Czyli dieta niskotłuszczowa. Tak, olej szczególnie słonecznikowy, oliwek z oliwek. No, warzyw jak najwięcej, wiadomo, warzyw jak najwięcej, tak. Jajka unikać. To co pani przekroi, a widzisz tam tłuszczyku, trochę też tego unikać, jakaś kiełbaska ciekawa, nie? Paróweczki, no tam też. No co, wołowinka jest zdrowa, wołowinka, ślęcznika. Mm-hmm. Co to drobiu, to niektórzy mówią, że jak najbardziej. Białe mięso zdrobiu. Białą niedzielę w Jasieniu. Jakie specjalności panowie są? Ja jestem urologiem. Ja jestem chirurgiem. No właśnie, czy dużo jest klientów? Pacjentów jak na badanie takie dostępne dla wszystkich mało. Brak zainteresowania i to jest któraś kolejna taka organizowana przez nas impreza, badanie wieloprofilowe, gdzie zainteresowanie jest o wiele mniejsze niż przed nawet kilkoma laty. No właśnie, jest problem z dostaniem się do specjalistów. Jak tu wygląda sprawa? No jesteśmy zdziwieni, bo przy zastrzeżeniach ze strony pacjentów co do dostania się właśnie do lekarzy specjalistów, ze zderzeniem z dzisiejszym dniem, no jesteśmy właśnie zdziwieni, że jest tak małe zainteresowanie, chociażby żeby zapoznać się z naszymi możliwościami, z profilaktyką przeprowadzaną w naszych poradniach, no i ewentualnie dalszym leczeniem. Niestety to zainteresowanie jest tak nikłe, że jesteśmy bardzo zaskoczeni i zdziwieni. A może, przepraszam, że przerwę, a może położenie budynku, umiejscowienie pana
jak to się mówi, nie dostępnym zbytnio miejscu i dlatego może tak jest. Ale dotyczy to dzisiejszego dnia? Tak, czy... tak, tak, tak. No myślę, że chyba dla mieszkańców Jasienia i okolic nie powinno to stanowić żadnego problemu, bo na tyle znają swoją miejscowość, że powinni do nas dotrzeć tłumami. Wiedzieliśmy o tym, że rozpropagowanie badania, informacja jest dostateczna dla wszystkich mieszkańców Jasienia, także bardziej szczegółowych informacji nie możemy dostać. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Do widzenia pani. Panie doktorze, jaka specjalność? Laryngolog. Czy dużo było? No dużo, sporo. Sporo, tak? Tak średnio, jakby pan określił stan zdrowia, jeżeli chodzi o laryngologię? No ale to znaczy, średnio, co to znaczy średnio? No społeczeństwo zdrowe, ma jakieś ubytki słuchu. To znaczy zadbani pacjenci mają opiekę laryngologiczną zapewnioną zarówno u nas, jak i w Lubsku, bo tam jest też gabinet laryngologiczny. No to są badanka takie, powiedzmy, od czasu do czasu bardzo dobrze, że my je robimy, dlatego że można pewne rzeczy wychwycić takie, no, z którymi pacjenci po prostu nie przychodzą, nie zdają sobie sprawy z jakiegoś tam zagrożenia, niebezpieczeństwa i tak dalej. W czasie takich badań właśnie białych niedziel można sporo rzeczy wychwycić. No i tak też się stało dzisiaj w paru przypadkach, także ze wszech miar korzystne te badania były tutaj. A co, jakie odczucia, co społeczeństwo na to? Na nasze badania? No zawsze bardzo przychylnie badania. My jeździmy na wiele białych, powiedzmy, takich niedziel do różnych miejscowości na terenie naszego tutaj, powiedzmy, naszych powiatów, różnych powiatów, wielu powiatów i zawsze z wielką, że tak powiem, no, wielkim zainteresowaniem się to cieszy. Dlatego, że są rzeczywiście miejscowości, które nie mają w ogóle dostępu do specjalistyki. A różnica wieku dzieci i osoby dorosłe, jak to wyszło? Różnica wieków? No tak było, kilkoro dzieci było, z tym, że z dziećmi jest troszeczkę inaczej, dlatego że z dziećmi rodzice bardzo często korzystają z pomocy specjalistycznej, jeżeli tam lekarz pediatra daje skierowanie, oni się udają jednak. Natomiast osoby dorosłe rzadziej. Pytam dlatego, bo jesteśmy na terenie przedszkola i dyrekcja przedszkola użyczyła tutaj gabinetów. No... Dzieci są zadbane, było kilkoro dzieci, ale ja mam pacjentów stąd z Jasienia dość dużo, z Lubska. Także ja mam codziennie kilkanaście osób w szpitalu wojskowym w Żarach z Jasienia i z Lubska, także no i z terenów tutaj, no z tych okolic, powiedzmy sobie, przyległych różnych i są pod stałą kontrolą, także tutaj dzieciaczki są zadbane, trzeba przyznać. No. A poza tym, no wydaje mi się, że ta służba zdrowia tu dobrze działa na tym terenie, ponieważ ja mówię o podstawowej opiece zdrowotnej, dlatego że skierowań jest dość sporo, dbają o pacjentów, skierowań jest dość sporo i my chętnie udzielamy pomocy. Tak to się mniej więcej odbywa tutaj, także współpraca jest, wydaje mi się, taka dość, że tak powiem, owocna. Proszę uprzejmie. A kto mówił? Jerzy Agopsowicz, laryngolog, szpital wojskowy. Dziękuję.